Dobry wieczór, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Modina na sprytne smyki, już któryś tam odcinek, więc na początek mała synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej. Więc wczytaj Drakkar. Teraz będziemy chyba sterować łodzią wikingów, czy jakoś tak? O, ja sobie dobrze pamiętam. Dawno są gry, nie gra. Okej. Spoko. Tylko pytanie za 100 punktów. Jak tu się poruszać? Spoko, czyli poruszamy się tymi chyba dwoma. Jest to dosyć trudne, ale no jest tu jakiś realizm. No łodzią na pewno się nie steruje jakoś super duper łatwo. Ale te żagle można jakoś znieść. Skradna sterburte. Nie, sterburta to było lewo, a bakburta to była prawo. Okej, no to skrenna sterburte. O, Pixel się tutaj pochwali, że zna się trochę na sterowaniu statkiem. Ej, to może tak spróbuję zgadnąć. No, przód statku to jest dziób, a tył statku to jest rufa. Tak, kiedyś się interesowałem bardzo piratami i się uczyłem budowy statków. I ogólnie byłem idiotą. Przepraszam za to, że z tym testem mojego nagrywania Sonica Lost World, ale jak się okazało, we frapsie miałem ustawione z jakiegoś powodu to, żebym miał cały czas 30 FPS-ów, nie 60. Po czym jak włączyłem te 60 FPS-ów, to gra nie lepiej chodziła. Więc po prostu chyba się na razie wstrzymam z sklejem z Sonica Lost World na peceta. Jak już będę miał jakiegoś lepszego kompa, to wtedy dopiero znowu nad tym pomyślę. Jak na razie będziecie się mogli spodziewać tylko Sonica Lost World na Wii U i 3DS-a. Boże, nic nie. I nie wiem, czy to przez tą wodę przypadkiem. Ale nie wiem, czy właściwie jak zbieram te kryształy, to więcej tych wikingów się bierze za pływanie, za ruszanie wiosłami, czy tak o po prostu po chwili jakiejś dopiero oni łapią. Nie wiem, może ja mam cały czas do tyłu strzałkę klikać. A nie, ja ich tak chyba zatrzymuję. Ale teraz będę spamił strzałką do przodu. Cokolwiek, może spację? Nie, nie spację. No ale dobra, nadal będę tak spamował. W ogóle chciałem przed tym odcinkiem... O, trzech już bierze udział. Właściwie sześciu, ale dobra. To jest praktycznie jeden model, tylko że... O, czterech. No to teraz będziemy śmigać. Tylko jest teraz utrudnione troszkę. Wyobrażam sobie już speedrun z tej gry. Boże, musiałbym... W ogóle, żeby chyba robić speedrun z tej gry, wiecie, żeby streamować i tak dalej, to ja bym chyba musiał postawić wirtualną maszynę. I ja tutaj nie żartuję, musiałbym postawić wirtualną maszynę, żeby się gra uruchomiła w okienku, nie robiła żadnych problemów i byłoby wtedy wszystko super duper okej. Okay. Jakaś rybka. Cześć rybko. Nie jesteś chyba zbyt przyjazna. Przez chwilę myślałem, że model tej ryby jest jakoś zgliczowany. Ale nie, ona jest po prostu tak bardzo ohydna. Aha! Ona mi chyba podziwiała statek od dołu. W ogóle świetne jest to, że nie mogę się nawet walnąć w te skały, to jest zarąbiste. Taki realizm. Nie wiem, czy ja do tej wyspy mam... W ogóle nie wiem, jaki jest cel tej wyprawy. Nie pamiętam już. Znaczy, no wiem, no, żeby uwolnić te skopuły, ale no... gdzie my teraz płyniemy? O! Tak lepiej powiem. Gdzie teraz płyniemy? To... Pewnie do tego portu mam
popłynąć, więc po prostu popłynę. Jakoś nie widzę innej, bardziej sensownej drogi. No, no dziwne, no ja przecież nad tą wyspą przelatywałem, nie mogłem po prostu, nie wiem, wylądować. A nie, bo mieliśmy uwolnić tą czarodziejkę. Nie, ten port najbardziej mi wygląda na taką, wiecie... ogarniętą miejscówkę, gdzie ja mam się zatrzymać. Co? Co? Nie, dobra, spamuję. Jezu, ile ja razy mam strzałkę nacisnąć, żeby oni się wreszcie zaczęli ruszać? Dobra, myk. Ale no je, no ja sądziłem, że port to będzie właśnie to, gdzie ja mam płynąć. No jak mi nie dajecie żadnej mapy czy coś, nie dziwcie się, że ja takie błędy robię. Ja nie mogę. Ale ta gra czasem mnie nie wnerwia. Co by było, gdybym miał, wiecie, te jakieś, nie wiem, 7 lat, kiedy zacząłem grać w tą grę? Wyobraźcie sobie, jakie wtedy bym nerwy miał. W ogóle pozdro dla ludzi, którzy byli wczoraj na PS5-kach. Nagrywaliśmy tam 3 gry, dla ciekawskich. Dla tych, którzy nie byli. No i było fajnie. I ogólnie dzisiaj macie Modinane, ponieważ mam jeszcze nagrane 2 filmy, czyli Spyro 2 i Ratchet & Clank'a. Więc tak, dzisiaj sobie, nie wiem, nagram Modinane, jutro Lego Indiana Jonesa i polecimy znowu. Jeszcze, nie wiem, w poniedziałek sobie pewnie nagram Metal Slug'a albo nie wiem. Oczywiście mówię o Metal Slug'u 2. Już 1, jak widzieliście, przeszliśmy. To jest świetne, mówię. No akurat przyznam, że muzyka jest świetna w tej grze. Może jestem staroświecki, ale muzyka jest tutaj zarumista. Uwielbiam orchestralną, taką pseudoklasyczną muzykę. Już nawet nie wspomnę o rockowej, no bo to chyba mnie się scen, żeby w ogóle o tym wspominał. Bo przecież jak gram w Sonika, to raczej nie spodziewalibyście chyba się czego innego po mnie niż uwielbianie muzyki rockowej. A w szczególności biorąc pod uwagę materiał, który ostatnio wrzuciłem. Pozdro dla tych, co widzieli ten muzykalny materiał. Dobra, to tym razem skręcamy w prawo. Skręt na Sterburta. Może gdybyście podnieśli ten żagiel, byłoby 100 razy szybciej. Boże, i taki pseudo... Jak słyszę to High Globo, czy jakoś tak, to jest... No właśnie, coś takiego z tyłu w tej muzyczce. To mi się przypomina Balloon Boys, Five Nights at Freddy's. To jest przerażające. Uda mi się. Jest. Ale serio, posłuchajcie sobie śmiechu Balloon Boya z FNAF-a i teraz tej muzyki. Prawie ten sam głosik. Coś trochę creepy zrobiło bez tej muzyki. Ej, creepypasta Modinana, nie ma nigdzie muzyki. Właściwie to ta gra bez muzyki to byłaby trochę creepy, bym przyznał. W szczególności biorąc pod uwagę model postaci. Chyba nie zdążę przed tą rybką. A zdążyłem jednak. No patrzcie. Ja ogólnie sprawdziłem, czy tą grę da się modyfikować. Nie da się. Ale odkryłem, jak już importować modele,
Jest tylko jeszcze się nie nauczyłem jak to zrobić, jeżeli chodzi o gry z PSP. Nie wiem, jakim cudem to jeszcze może mi się przydać, poza tym, że mógłbym na przykład, nie wiem, wyeksportować model Sonica z Sonic Rivals i coś tam, nie wiem, jakieś animacje z nim zrobić, jak się wreszcie nauczy obsługiwać Blender albo coś w tym stylu. Albo MMD. No i wtedy trzeba zobaczyć, czy mi się uruchomił checkpoint, czy co. Ale w każdym razie, no nie wiem, jak to mi się ma przydać, ale no... Jakaś to jest informacja, bądź co bądź. Okej, tu się coś ludzie rozbili. Z tego, co widzę. Auciu, auciu. I tak, ogólnie zeszaniłem z kolejnością materiałów, bo jak właściwie Metal Slug'a mieliście dostać jakieś właśnie 3 odcinki po... mieliście tak dostać, Ratchet & Clank'a, Spyro'a, a później Metal Slug'a. A ja to zrobiłem zupełnie w odwrotnej kolejności. Nie no, nie kompletnie, bo... Nie no, co najpierw było? Spyro czy Ratchet & Clank'a wysłał? Nie no, chyba Ratchet & Clank był ostatni. Nie pamiętam. Tu się nie zatrzymuje. Nie ma szans, bo pewnie znowu schrzanie. Ale no fajnie, że przynajmniej to nie jest takie puste, że jednak tu widać, że coś tu mieszka. Tu jest wreszcie coś dobrego o tej grze. O Boże. Nie no, ludzie. Nie wiem, Harry Potter 1, kamień filozoficzny chyba wychodził mniej więcej... Wtedy, kiedy wychodziła ta gra. Nie, coś w tym stylu. W każdym razie w tym samym, powiedzmy, obiegu czasowym. No i tu robi wielka różnica. Harry Potter to... Przy tym to Wiedźmin 3 po prostu. Na najwyższych detalach. Czyli rozumiem, że chyba ten poziom i poziom lotniczy łączą ze sobą, wiecie... poziomy i dlatego tutaj są te katapulty i tak, znaczy katapult nie widzimy, ale te bomby, które one zrzucają. Jak się z... no tak, pewnie to jest, nie wiem, jakaś limitacja pamięci albo coś w tym stylu. Jak wiecie, nie zżerało za dużo pamięci, to zamiast robić dwa różne poziomy, to połączmy jeden. Żeby było fajnie. Aha, i to znowu będzie pewnie tak długie jak ten poziom z minecartem. Z wózkiem kopalnianym, no! Wreszcie sobie przypomniałem, jak to się nazywa. Wózek kopalniany. I ogólnie możliwe przez, że po tym, jak zaplauduję, nie wiem, następnego Metal Saga, przez dzień? Tak, przez około dzień nie będziecie mieli filmów, bo chcę zaplaudować końcówkę już ten, resztę materiału, która mi została do ukończenia Let's Play'a z Super Mario 64 DS. Więc wybaczcie, jeżeli przez ten jeden dzień nie będzie filmów, ale no cóż. Ewentualnie może się jakoś załatwi, że będzie akurat ta końcówka Super Mario 64 w formie long play'a od razu. Uprzedzam, że to nie będzie, że z moim głosem będę jakieś 2 godziny, 2,5 gadał z pomidorem. Bo obydwoje mamy swoje własne życie i mamy, nie obraźcie się, ale lepsze rzeczy do roboty niż komentować taką serię, przy której się czasem nawet nudzimy. Ale mówię, może kiedyś się zrobi Newborn, tylko że tym razem już z oryginalnym Mario 64. Czy to już koniec? Bo nigdzie nie widzę kryształów i sądzę, że to już jest chyba koniec. Mam taką cichą nadzieję. Och, trzeba rozprostować kości, ja nie mogę. Mam tu jeszcze trochę koli. Mam, no cóż. Mało, ale mam. Nie no, fajna jest ta muzyczka. Pada w ucho.
Ogólnie ludzie, taka mała ciekawostka, nie wiem czy to kogokolwiek interesuje, ale udało mi się zdobyć wszystkie pliki audio, w sensie głosowe, z Sonika 06. Nie wiem czy kogoś to interesuje, ale no... Udało mi się po prostu taka fajna ciekawostka. Spoko, spoko! Czy już? Bo tutaj nie widzę żadnych kamieni, więc sądzę, że już. Teraz się, coś sądzę, że zrobiło się za łatwo. Zostaw mnie, rybo, zostaw mnie! Dobra, puszczam klawiaturę, nic nie robię. To troszkę długo będzie trwało. Trzeba się po prostu ściągać, Jezus, Maria, bo ja nie wiem co ludzie stałem. 2 godziny temu, 2,5. Raptem, a jest 8.37. No, leży tutaj sobie Sonic obok mnie, tego, którym mam się chwaliłem. Właściwie. Kto followuje mojego Facebooka, BMW? Lecz nie wiem, czy się na filmie jakimś chwaliłem. A zresztą nie wiem. No i fajny Sonic. On mnie tutaj wspiera przy nagraniach. I rzuca mięsem, kiedy nagrywam Mario. Z pomidorem. To ciekawe, co stanie, jak będzie... Jak będę nagrywał Super Mario Sunshine. Wakacje. No tak, stwierdziłem, że let's play z gier Mario, tych nowszych. W sensie... Sunshine 64, Galaxy 2, to już zupełnie, 3D World i 3D Land. 3D Land i seria New. Raczej, no jest troszeczkę długa, no i po prostu sądzę, że no... Najlepiej sobie ją zostawić na wakacje, jakieś przerwy świąteczne czy coś. Bo to jest według mnie dosyć mądry pomysł. Jeżeli chcę, żeby ten kanał żył jeszcze. Bądź co, bądź nie wiem, chyba... Tak wam zdradzę, że cały gameplay z Mario 3D World, nie wiem, które to było na 3DS-a, więc powiem, że World. To chyba mam 10 godzin, chyba? 10 godzin wyszło i 20... Byłoby z tego 20 odcinków. Więc... To już koniec. Ja nie mogę... Jeżeli to studio, które stworzyło tą grę, jeszcze robi jakieś inne gry, to ja wyślę im list, po prostu nie wiem, list, e-mail, cokolwiek, jeżeli oni jeszcze istnieją, i w tym e-mailu zbluzgam, przez to, że stworzyli takie długie poziomy. Teraz w ogóle nie trzymam klawiszy. Żadnych. Te rybki i tak nic mi praktycznie nie robią, tylko zabierają, widzicie, jakieś 25% życia. Jakiś zamek widzę w oddali, mam nadzieję, że to to. Ooo, to już trochę niebezpiecznie robi. Dobra, paluszki rozruszane. O! No i jadymy. Oj, 160 FPS-ów, ale teraz pewnie... jak to się mówi? Zapeszyłem, o! Właśnie muszę wreszcie się dowiedzieć, jak renderować filmy w Camtasia w 60 FPS-ach, bo wtedy... Wtedy będziecie szczęśliwi, bo będziecie mieli wreszcie... Rozpleje 720p 60 FPS-ów. I nie mówcie mi, żebym używał Sony Vegasa, bo Sony Vegasa mam, bo słyszałem, że to jest zarąbisty program do obróbki filmów, ale gdy w niego weszłem, obejrzałem parę poradników, to się okazało, że nic z niego nie rozumiem. Więc wolę w tej Camtasii. A słyszałem, że Camtasia ma jakąś opcję nową,
w 60 FPS-ach renderować, tylko że jak update'uję Camtasię, to ona mi wykrywa, że niby jestem ten, że nie chcę mi mojego klucza odczytać z jakiegoś powodu. Okej, te katapulty i tak w jedno miejsce strzelam, więc ja po prostu puszczam klawisz. To jest taki, to jest teraz taki YOLO. Nie trzymaj klawisz challenge. Boże, jak ktoś mógł zaprogramować takie poziomy? No przyznam, że już nawet poziomy w Ratchet & Clank'u Załodze Kłu są ciekawsze. Więc przyznam, że przejście całej gry Ratchet & Clank 4 za innego jest ciekawsze niż ten poziom. Albo przejście milionowy raz już Ratchet & Clank Trost of Destruction. Ja nie mogę! Najgorszy level designer, jak się trafił ludzkości. Akurat musiał być w tej grze. Mówię wam, niech będą tylko autorzy, to zobaczy... Będę specjalnie czekał, kto był level designerem. Nie wiem, zrobię diss. Po prostu na niego. Że robi za długie poziomy. Haha, utknęła rybka. Chyba tylko, że wszystkie tak nie utknęły. Ja nie mogę, już na ten poziom lotniczy szybciej się kończył. Serio? Ja już chyba ten poziom jakieś 20 minut przechodzę. Jak nie 15. Nie wiem, a może sobie PSP odpalę i będę w tym czasie, nie wiem, przechodził sobie... Ratchet & Clank'a albo... Nie wiem, Sonika. Milionowy raz. Sobie przejdę jedynkę. No po prostu tak sobie jakieś 5 minut patrzył i ruszał po prostu strzałką w lewo albo w prawo. Albo Sonika 2 sobie przejdę. O, wreszcie, dzięki! A takie małe pytanie, co ja mam co zrobić? O, brama. Brama do Mordoru. Świetny model po prostu. Ej, dobrze, no i wiem, że wikingowie są osobnym modelem od łódki. Ciekawe nawet. W labiryncie na pewno umieszczono wiele pułapek. Poruszaj się ostrożnie. I powoli. Are you fucking kidding me? What the fuck is this? Nie, to już jest chamskie. To już jest chamskie. Dziękuję za uwagę, to już jest chamskie. Dobrze, że przynajmniej mam mapę. Dobra. Więc teraz muszę iść tutaj. Duch. Duch. Idźmy za duchem. Ej! Ej, trochę mnie to wystraszyło, przyznam. Spoko. Serio, what the fuck is this? Naprawdę mi to pomaga. Tu jest życie, więc pójdę po życie. Jej. Szkoda, że to nie jest jak w Zeldzie. Holy sh! Uch, dobra, gdzie jestem? Gdzie jest wyjście z tego labiryntu? Dobra, wyjście jest tutaj.
Ale co to jest ta zielona kropka tutaj? Dobra, nie będę się tym przejmował, po prostu pójdę. No, życie, nice. Tak bardzo nie ogarniam. No bo więc po prostu spróbujmy przejść ten labirynt. Jeżeli się okaże, że na końcu będzie młot potrzebny, to się po prostu nie wiem, dostanę depresji. Spoko. Jakoś idzie. Nie. Jezus Maria! Stary, ogarnij demona. Tutaj będzie ślepy zaułek, więc pójdę... No dobrze, idę. Jezu, ale na serio się wystraszyłem, jak on tak zaczął na mnie... lecieć. Jakkolwiek by to źle nie brzmiało. Nie, serio, jak się okaże, że trzeba będzie jeszcze pomóc się wrócić, to ja to chyba depresję dostanę. Okej, jak tu idę, to tu, czyli nigdzie mnie to nie zaprowadzi, czyli muszę poczekać, aż on sobie przejdzie. Gdzie on jest? Hello? Cheater, ale zrąbałem. No, stary. Ej, cheater. Nie atakuje przez ściany. A gdzie miałem w ogóle iść? Zgubiłem się. Bo w ogóle ta... ta mapa jest w ogóle nieintuicyjna, bo taka wielka jest ta moja ikonka, że ja nie wiem w ogóle, gdzie jestem. Okej, okay, tutaj duch sobie przeleci, tutaj... te igły, czy Bóg wie, co to jest, kolce... Jestem dla was za sprytny. Spokojnie, więc ten poziom... przejdziemy i właściwie to będzie koniec tego odcinka. Bo bądź co, bądź on troszeczkę długo trwa przez ten poziom wikingowy. Nie umiem odmieniać. Polska język bardzo trudna być. Spoko, myk. I... co jest? Nie, ej, serio, co jest? Nie mówcie mi, że ja mam się wrócić po jakiś przycisk. Nie. Nie. Nie! To jest nie fair! Nie, mogę się po tym wespiąć. To jest nie fair! To jest tak bardzo nie fair! Chyba ludzie, ten poziom przejdziemy sobie od nowa w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.